drużyny już na boisko, już tradycyjne przywitanie. Co tu dużo mówić, spotkanie na pewno będzie ciekawe. Zobaczymy, jak ten zawodnik spisze się, no, grając prawdopodobnie na prawej stronie obrony. Tutaj pewnie postawił Jerzy Cyrak tego zawodnika. I rozpoczęliśmy pierwsze 45 minut spotkania. Już na rożniku Maciej Stefanowicz, to on będzie dośrodkowywał piłkę. Kolejny raz, drugi słupek i gol! 1-0, 10 minuta. Elana Toruń wychodzi na prowadzenie. Ponownie dośrodkowanie na długi słupek. I bramkę zdobył Jacek Figaszewski, tym razem przygotowany do wznowienia gry. Mocna wrzutka. Wyskakuje tam piłkarz Elany. I jest druga bramka po koźle. Piłka trafiła do Patryka Aleksandrowicza. I po raz drugi gracz z numerem 10 wpisuje się na listę strzelców w tym spotkaniu. Znakomicie głową dzisiaj pracuje Patryk Aleksandrowicz. No tak powinien grać chyba każdy napastnik. I udowadnia to doświadczony gracz toruńskiego zespołu. Zobaczymy, jak w tej sytuacji popisze się napastnik toruńskiej drużyny. Na krótki słupek i trzecia bramka dla Elany. Trzecia zdobyta główką. Znakomita akcja, znakomite wykonanie i Torunianie łatwo prowadzą 3-0, 3 dośrodkowania, 3 bramki, no znakomita skuteczność graczy Jerzego Cyraka w tym meczu, ale najpierw jeszcze gwizdek sędziego prowadzącego. Takie zaczynamy drugie, 45 minut i szybko jednostki obu drużyny gospodarze w bramce Dorynek, następnie Balogun, Ciesielski, Czech, Domagalski, Gawli, Grabowski, Jan... Cegnański pewnie zobaczył, gdzie leci bramkarz i umieścił piłkę w bramce. Tym samym Elana podwyższa wynik spotkania na 4-0. Elana Toruńska! Elana Toruńska! Lenkiewicz do pamiętnej piłki, jest piąta bramka dla Torunia. No takie bicie piłki przypadkowe. Wydawało się, że Kaliszani ją wybiją, a tym samym Damian Lenkiewicz, jak taki cwany, sprytny lis, dopadł pierwszy tej piłki i pokonał bramkarza w tej sytuacji. I Torunianie w tym momencie już pięciobramkową zdobycz mają w tym meczu. No, ładna teraz strzał, jest bramka kontaktowa, bramka honorowa, być może na 5-1. Dobrze z piłką obrócił się gracz z numerem drugim, tak jest, a więc Dominik Domagalski lewą nogą ładnie pod poprzeczkę pakował piłkę i Bartosz Piotrowski nie miał większych szans w wyciągnięciu tej piłki z bramki. No a tym samym igłówka, szansa dla KKS-u nad bramką, jednak po tym dośrodkowaniu uderzali gracze z Kalisza, a my słyszymy, jak na stadionie przy dołach Matejki rozległ się gwizdek kończący to spotkanie i KKS Kalisz uległ 1-5 Elanie Toruń. Jedna bramka dla Kalisza honorowa, Domagalskiego, natomiast dla nas strzeli Bzęga, dwa razy Aleksandrowicz, Zagdański i Lenkiewicz. Kolejny trzeci mecz z rzędu przegrany przez KKS Kalisz na pewno.